Szymon Hołownia będzie się ubiegał o fotel prezydenta. Zrezygnował z Mam Talent, już nie będzie ani dziennikarzem, ani prowadzącym. I teraz pytanie, co ty na to? Jezu, nie mam pojęcia, bo pierwszy raz w ogóle coś takiego słyszę. Nie wiem, czy to żarty, czy nie. No, szczerze mówiąc, to jestem w szoku, ale on jest taką bardzo pozytywną osobą. Jeżeli patrząc na to tak bardzo obiektywnie, no to może ma jakieś szanse faktycznie. No na pewno nie byłby nudnym prezydentem, szczerze mówiąc, tylko takim bardzo zabawnym. Myślę, że niektóre jego decyzje były poparte takimi działaniami mega społecznymi, że on by był w to bardzo zaangażowany, bo prowadząc Mam Talent, no poznawał tutaj tysiące, setki ludzi, więc może zważając na ich zachowania, na ich historie życiowe, no poszedłby do prowadzenia kraju i takich innych decyzji bardzo mądrze. On startuje bezpartyjnie, czyli żadne... czy to prawica, czy lewica za nim nie stoi, więc można powiedzieć, że ten pogląd jest obiektywny bardzo. Czy to mu pomoże? Wydaje mi się, że tak, że może być wyjątkowy i może w tym właśnie mieć swoją strategię i swoje poparcie, że właśnie nie należy do jakiejś konkretnej partii, przez to nie jest z góry oceniany, tylko po prostu jest wolnym ptakiem tutaj. Jeżeli jego osoba wzbudzi zaufanie, to jak najbardziej może zostać wybrany. Co takiego musiałby w swojej kampanii zawrzeć, aby ciebie przekonać do zagłosowania na niego? No ojejku, no ja lubię takie osoby, które są takie bardzo życiowe, które gdzieś tam nie kręcą, nie opowiadają takich przerysowanych rzeczy, nie kombinują zbytnio, nie manipulują, tylko po prostu przedstawiają sytuację taka jaka jest prawda o naszym państwie. No i myślę, że właśnie przez to mogłam go wybrać, bo wydaje mi się, że on ze swoją osobowością byłby taką osobą, która bardzo szerzyłaby prawdę i pokazywała wszystko czarno na białym. Czyli ma szansę, aby wygrać z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą w wyborach? No, jeżeli nasze państwo będzie domagało się takiego przypływu świeżości, no to miałby jakąś szansę. Natomiast no, myślę, że są niektóre województwa, które patrzą bardzo stereotypowo, zwłaszcza widząc to po jakichkolwiek wyborach, mamy tego świadomość, że jest partia, która dominuje nad tym wszystkim. Nie wiem, życzę mu jak najlepiej i niech spełnia się w takiej roli, jeżeli będzie miał ku temu szansę. A co będzie, no to zobaczymy. A co myślisz właśnie o gwiazdach, które angażują się w politykę? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy miałabym odwagę najpierw działać w takim środowisku celebrytów, social media, a później angażować się w sprawy państwowe i partyjne. Dla mnie to są trochę dwie różne rzeczy i jak idziemy, to bardziej w jedną albo w drugą. Natomiast jeżeli on ma taką siłę charakteru, żeby po prostu jedno i drugie pogodzić w ten sposób, żeby nagle teraz zmienić swoje życie 180, no to mega szacunek za odwagę. I jeżeli tkwi to gdzieś tam w jego środku, że faktycznie chciałby tą politykę prowadzić i gdzieś tam w tym środowisku żyć, no to niech spełnia się w takiej roli.